Także na co dzień pracuję w klinice pulmonologii, tak? Wielkopolskie Centrum Onkologiczne. Pulmonologii. Dobrze. I prowadzi nas w zakamarki tego, czym są choroby skóry, czym jest stygmatyzacja z nimi związana. No i krótko powie o tym, jak się do tego wszystkiego ma terapia akceptacji i zaangażowania. Cieszę się, że jeszcze ktoś został. Prezentacja moja, no tak właśnie. Bez tego nie ujedziemy pewnie w dzisiejszych czasach. Dlaczego w ogóle o chorobach skóry? Właśnie bardzo się cieszę, bo to się tutaj jakoś spina z tym, co Ania mówiła. To znaczy, dużo jest stygmatyzacji w chorobach, dużo jest stygmatyzacji w chorobach psychiatrycznych. Tak, że mówię teraz o tym językiem jakoś, że są choroby psychiatryczne. Tak samo w somatycznych jest bardzo dużo stygmatyzacji i często zapominamy też o tym, że jakby tutaj to wsparcie od strony psychologicznej często by się przydało. Wydaje mi się, że może być czasem ważniejsze, znaczy może nie ważniejsze, ale po prostu bywa czasem zapominane. Ja mam to psychologiczne zboczenie, że myślę, że psychologia jest ważniejsza od medycyny, co jest błędem. Natomiast wiem, że lekarze mają to zboczenie w drugą stronę. Gdzieś chciałbym, żeby to się jakoś zrównoważyło. Możemy często pomóc sobie nawzajem po prostu. Też myślałem o tym, żeby puścić jakiś filmik taki na rozluźnienie latającego cyrku Monty Pythona, który gdzieś tam bardzo trafnie często pokazuje różne zachowania i stygmatyzacje też mają sketch. No niestety potem sobie uświadomiłem prawa autorskie i takie różne rzeczy, a to gdzieś było na totalnym nielegalu na YouTubie chyba. Więc może żeby było trochę absurdalnie, no to przyniosłem mandarynkę z listkami i ona będzie towarzyszyła mi. Bo każdy prowadzący ma coś zawsze w ręce, ja nie będę miał w ręce tego, bo mam mikrofon tu, więc sobie postawimy tutaj w tym miejscu. No i jak będzie trochę nudno, to możecie sobie patrzeć na mandarynkę, może będzie jakoś weselej. Zobaczymy. Dobrze, przejdźmy do tego, co mam, jaki jest plan. Chciałem powiedzieć, czym jest łuszczyca. Chciałem powiedzieć o zjawisku stygmatyzacji w łuszczycy. Potem przedstawić taką konceptualizację metapacjenta, to tak nazwałem. I propozycje, może ewentualne propozycje rozwiązań. Dlaczego myślę, że to jest ważne w ogóle, żeby powiedzieć o... dlaczego wziąłem w ogóle łuszczycę jako chorobę skóry? Ponieważ pisałem o tym pracę magisterską. Ponieważ jest to najbardziej popularna z chorób dermatologicznych, w sensie najczęściej występująca i ma chyba najbrzydszą nazwę. No może trącik ma, ładnej nazwy nie ma też, ale łysienie plackowate nie ma w sobie, myślę, takiego stygmatu. No może to plackowate dobra, ale łuszczyca sama w sobie na zeszłej konferencji Agnieszka mówiła o pochwicy. I to też nie brzmi najlepiej. I myślę, że łuszczyca też sama w sobie już nazwa stygmatyzuje i nadaje takie, no nie wiem, brzmi dość obleśnie moim zdaniem. No właśnie tak sobie dodałem, że reszta normalnego świata mówi psoriazis na to. Chociaż to jest pewne przegięcie, no bo zakładam, że to też ma jakiś stygmat, którego my może do końca nie rozumiemy przez kulturę, ale no... wolałbym, żeby się posługiwać tą nazwą, dzięki czemu też bylibyśmy bardziej zrozumieni na Zachodzie. Jak powiedziałem, jest najczęściej występująca choroba dermatologiczna, która w Polsce około 2-3% społeczeństwa, czyli prawie milion osób, czyli no myślę, że prawdopodobieństwo, że znamy kogoś, mamy w rodzinie, albo widzieliśmy kogoś z łuszczycą, jest dość duże. Ona się objawia łagodną proliferacją naskórka i zaburzeniami układu immunologicznego. Czyli tak na dobrą sprawę jest to choroba, która objawia się przede wszystkim na skórze, ale nie do końca jest jakby, myślę, że trochę błędnie, że została zaklasyfikowana do chorób dermatologicznych stricte, ponieważ wiele innych rzeczy też jest chorych. Też stygmatyzuje tak mówiąc, nie, że jest chorych. Charakterystyczny objaw to są te czerwone grudki pokryte łuskami.
Co ciekawe, uszczyca bardzo rzadko zagraża w życiu, a często prowadzi do kalectwa, więc na czym polega jej problem? I myślę, że tutaj jest na czerwono jeden z ważniejszych rzeczy. Pewnie Państwo w większości to wiedzą, ale nawet jeżeli jedna osoba chociaż na sali tego nie wie, no to warto, myślę, żeby to powiedzieć, że uszczyca nie zaraża, nie jest chorobą zakaźną. I myślę, że do początku XIX wieku była uznawana za jeden z rodzajów trądu. Więc choroba trąd też ma wiele stygmatów i stereotypów dotyczących jej zakaźności. To jest choroba zakaźna, ale nie aż tak, jakby się wydawało w dzisiejszych czasach. Dobrze. Żeby tylko szybko przelecę, powiem, że są dwa typy, żeby to sobie w głowie ułożyć. Ze względu na czas pojawienia się, pierwszy typ 20-30 lat, drugi typ lżejszy trochę, 50-60 lat. Ze względu na objawy kliniczne mamy uszczycę zwykłą. Ona się objawia właśnie takimi srebrzystymi łuskami, to jest najbardziej popularna. Krostkową, to są takie łuszczące się żółte zmiany. Ale jest też uszczyca stawowa, o której się bardzo mało mówi, a na którą 1/3 pacjentów cierpi. I to jest ta w sumie najbardziej taka powodująca ból odmiana choroby, która przypomina po prostu reumatoidalne zapalenie stawów. I erytrodermia, która zdarza się całe szczęście dość rzadko, ale polega ona na tym, że stan zapalny skóry obejmuje całość. Najlepiej trzecie występuje łuszczyca paznokci, która trochę przypomina grzybicę, ale grzybicą nie jest. Hipotezy co do przyczyn. Prawdopodobnie czynnik genetyczny. Został odkryty jeden gen związany prawdopodobnie z łuszczycą. I teraz to, co jest jakby, gdzie może wjechać akt właśnie ze swoją jakąś konceptualizacją i pomocą, to, że pierwsze pojawienie się poprzedzone jest najczęściej tak zwanym czynnikiem spustowym. A tym czynnikiem spustowym najczęściej jest stan psychiczny pacjentów. Większość pacjentów w wielu badaniach wykazuje, że przede wszystkim jakby stres psychologiczny jest początkiem choroby, to znaczy pierwszym wysiewem. Co jest ważne też, jest to choroba nieuleczalna, która towarzyszy człowiekowi przez całe życie, natomiast można doprowadzić do remisji na bardzo długie lata. I to też właśnie jest ta działka tutaj nasza psychologiczna. Więc można powiedzieć, że jest to choroba psychosomatyczna, ponieważ gdzieś czynnikiem spustowym jest stan psychiczny. Natomiast też można powiedzieć, że jest somatopsychiczna, to znaczy sam fakt posiadania tej choroby często prowadzi do znacznego obniżenia nastroju. I co ciekawe, gdzieś ten układ nerwowy i skóra ma bardzo silne wspólne podłoże, ponieważ jedno i drugie rozwija się z tego samego listka zarodkowego ektodermy, co dla mnie było dość ciekawym odkryciem. Mamy model biopsychospołeczny, tak zwane błędne koło powstawania łuszczycy. Mamy objawy, które powodują niepokój. Niepokój powoduje spadek samoakceptacji. Ta samoakceptacja powoduje lęk społeczny. A lęk społeczny powoduje, że unika się kontaktów, również seksualnych. To prowadzi do osamotnienia. Osamotnienie prowadzi do wtórnego nasilenia niepokoju i mamy z powrotem nasilenie objawów. Ciekawe, jak to jest, że mamy te same osoby z tą samą jednostką choroby, podaje się im te same leki, a jedni mają remisję 10 lat, a niektórzy nie mogą jej utrzymać przez miesiąc, niektórzy nawet przez tydzień. Wiem, że też inne czynniki na to wpływają, natomiast jakby ten element psychologiczny wydaje mi się tutaj bardzo ważny. No i dochodzi teraz tutaj aspekt stygmatyzacji. Także skóra jest najbardziej widocznym narządem u człowieka. To też często sobie zapominamy gdzieś w naszej głowie, że no, to jest ten organ, którym jakby wszystko czujemy w bezpośrednim kontakcie. Czujemy, czy coś ciepłe, zimne, delikatne, nie wiem, szorstkie. Cały czas odbieramy bodźce skórą, mając na sobie ubranie, co też rzadko gdzieś w naszej świadomości jest.
były przeprowadzone badania, które wykazały, że 100, na 100 osób badanych 99 doświadczyło stygmatyzacji. Stygmatyzacji związanej z tym, że chorują na łuszczycę. I teraz, jak ten proces zachodzi w przypadku osób chorych na łuszczycę? No bezpośrednie zachowania ludzi, czyli takie bezpośrednie momenty, kiedy ktoś otrzymuje polecenie na przykład, żeby opuścić basen, co w rozmowach z pacjentami bardzo często się zdarzało, ale też takie minimalne czasem reakcje, że ktoś w jakiś sposób krzywo spojrzy i do tego zaraz dojdziemy. Jest też teoria społecznego uczenia się, modelowania, gdzie nie musimy bezpośrednio doświadczyć stygmatyzacji. Pacjenci często nie doświadczają też bezpośrednio stygmatyzacji, natomiast widzieli, w jaki sposób te stygmatyzacje doświadczają inne osoby. I mamy autostygmatyzację, czyli coś wydaje mi się najważniejszego i tutaj istotnego w koncepcji, znaczy w kontekście terapii akceptacji zaangażowania, gdzie być może też te różne doświadczenia wpływają na tą autostygmatyzację, ale też jakieś może wewnętrzne przekonania dotyczące tego, że uważamy się za osoby gorsze, w jakimś sensie wystawiamy na świecznik, kiedy tylko wyjdziemy z domu. To są takie myśli, które gdzieś właśnie towarzyszą. Są chory na łuszczycę. I pozwoliłem sobie właśnie na to, żeby tutaj takie skonceptualizowane ja może przedstawić, które powoduje właśnie, że osoby chore na łuszczycę bardzo często w wywiadach gdzieś opowiadają o tym, że cały czas skanują rzeczywistość w takiej formie zagrożeń. Czyli nie mówią tego wprost, ale z treści, które wygłaszają, wynika to, że no nie mogę tego, z tego muszę zrezygnować, bo mam łuszczycę, bo jestem gorszy, bo tam też wiele różnych rzeczy przez to się ujawnia takich, bo na przykład nie zasługuję na miłość. I gdzieś większość osób chorych na łuszczycę, też z tymi, którymi miałem kontakt, gdzieś mają takie w sobie przekonanie, a co ważne pod kątem medycznym, czyli też pod kątem tego, w jaki sposób mogłyby funkcjonować, nie ma to żadnego przełożenia. To znaczy nie ma zakazów chodzenia na przykład na basen. Nie ma zakazów wykonywania jakichś prac, a zdarzają się pacjenci, którzy rezygnują z życia zawodowego z powodu łuszczycy. No i teraz, żeby doprecyzować jakby to, w jaki sposób możemy chorym na łuszczycę pomóc, tutaj przeskoczę, bo chyba ile mi zostało czasu? 30 minut? Dobrze, myślę, że to może być też ważne w kontekście stygmatyzacji, jakby rozwoju depresji w związku z tym też osób chorych na łuszczycę. W latach 87-2002 odnotowano 10400 przypadków depresji i 350 prób samobójczych u chorych z łuszczycą. Inne badanie przeprowadzone w grupie 317 pacjentów z łuszczycą wykazało, że 25% badanych chociaż raz w życiu pragnęło śmierci z powodu choroby, 8% uważało, że łuszczycą nie warto żyć, a 1,6% pacjentów okaleczało się bądź targnęło na swoje życie z powodu choroby. Przypominam, choroba wciąż, choroba nie jest chorobą, która zagraża życiu. W rzadkich przypadkach tylko w wyniku jakichś powikłań czy chorób towarzyszących. To są moje badania. One były dużo bardziej rozbudowane, natomiast no tutaj pokażę parę rzeczy związanych z tym, że rzeczywiście, jak widzicie, powiedzmy średnio, przebadałem 54 osoby, średnie poczucie stygmatyzacji, wysokie poczucie stygmatyzacji no występowało u 42 osób, więc jest to pokaźna grupa, moim zdaniem. Teraz, żeby doprecyzować właśnie jakby tą interwencję w terapii akceptacji i zaangażowania, chciałem dojść do takiego jakiegoś możliwości podziału, co może wpływać właśnie na tą stygmatyzację, nasilać ją.
No i właśnie płeć, czas trwania, umiejscowienie. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, ponieważ zasadniczo nie miało to żadnego wpływu. I tu rodzi się, były dwa wymiary dotyczące stygmatyzacji, które miały wpływ, które były istotne statystycznie, natomiast no, jakby też nie mam czasu, żeby teraz to przedstawić, bo widzę, że chyba 4 minuty mi zostały, a nie doszedłem do sedna jeszcze. Dobrze. Także nie ma to, nie miało to wpływu, co daje też ciekawą refleksję, pokazuje, że tak na dobrą sprawę nie ciężkość stanu choroby, nie jakieś inne uwarunkowania, nie umiejscowienie też, bo na przykład na twarzy czy na dłoniach, w naszej kulturze powiedzmy to są odsłaniane elementy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, tylko sam fakt posiadania choroby wiązał się z poczuciem stygmatyzacji. I są też osoby, które zmiany mają pojedyncze. I w rozmowach okazywało się, że odczuwają dużo gorzej, znoszą sam fakt posiadania tej choroby, aniżeli osoby, które mają rozległe zmiany na całym ciele, widoczne. Pytanie, co to mówi tak na dobrą sprawę? Też mówiły o tym, że ich jakość leczenia jest dużo gorsza często. A przy rozmowach z osobami, które mają puszczycę w twarzy, były zadowolone na przykład. Więc jakby może nie uchwyciłem jeszcze, albo też nie został uchwycony jakby ten element, który by to różnicował, ale wydaje mi się na obecną chwilę, na obecny stan wiedzy, że sam fakt posiadania łuszczycy jest problemem psychologicznym. I pozwoliłem sobie po tych 54 pacjentach, na których robiłem badania, zbudować sobie takiego meta pacjenta. Przez cały Hexaflex przeleciałem sobie. Podczas wywiadu wychodziło właśnie, że dział akceptacja, unikanie. No to jest bardzo dużo rezygnacji z kontaktów. Cały czas mówimy o rzeczach, które nie są w żaden sposób medycznie zakazane i nie wpływają na to, by stan choroby miał się pogorszyć. Zmieniają pracę. Część zostaje w domu, zadaje pytania, dlaczego ja. Nie zgadzają się z faktem posiadania choroby, bez względu na to, w jaki sposób ona jest, jaki jest stopień jej ciężkości. Inną metodą, taką właśnie unikającą też, jest spożywanie alkoholu, szczególnie w grupie męskiej. Taką obserwację mam z oddziału, że wielu panów, to jest ciekawe, wielu panów ma cięższą łuszczycę niż pań, ale dużo więcej panów pali i pije przy okazji. Także jako pewną metodę też unikania. A to ma wpływ na stan skóry. Kolejny, fuzja-defuzja poznawcza. Gdzieś pojawiają się te myśli lękowe, depresyjne, będzie gorzej, kiedyś było tak wspaniale. Czyli gdzieś pacjent zlepia się z myślami, które dotyczą jego stanu zdrowia w przyszłości, ponieważ jest to choroba nieprzewidywalna, tak jak mówiłem. Może ustąpić na 10 lat, a może występować co chwilę. Gdzieś jest jakby ten stres cały czas towarzyszący pacjentom i taka niemożność jakby wyzwolenia się ze zlepienia z tymi myślami, albo wspominanie czasu sprzed choroby. Co mogli robić, co stracili, jakieś takie rozliczenia, taka forma żałoby, której nie przeszli może. Cały czas ją trawi, bo 20 lat na przykład. Co zrobiłem źle też, że jestem chory. Kontakt z chwilą obecną, brak kontaktu, no to właśnie to jakby forma tego, że żyję przeszłością albo żyję lękami. Bardzo rzadko w rozmowach z pacjentami była taka postawa jakiegoś kontaktu z chwilą obecną. Wiele pytań dotyczących tego, kiedy zostanie wdrożone jakie leczenie, jakie będą efekty, jakie są skutki uboczne leczenia. Mało takiego bycia tu i teraz. Skonceptualizowane ja, to co mówiłem, jestem uszczykiem, jestem gorszy, bez wartości. Ludzie się mnie brzydzą, więc muszę zachowywać się jak wykluczony. Co ciekawe, wielu pacjentów, z którymi ja rozmawiałem, akurat właśnie nie doświadczyło bezpośrednio stygmatyzacji od otoczenia, ale doświadczało jej dlatego, że usłyszeli coś na temat tego, że ktoś został wyproszony z basenu,
więc ja już ten basen nie pójdę. Albo nie zmierzyli się z tym, że chorują na łuszczycę, tylko woleli zrezygnować z pracy, żeby nikt tego nie odkrył. Wartości, no to właśnie tutaj, gdzieś rezygnacja z pracy. Unikam, ja tego basenu się przyczepiłem, ale to jest taki temat po prostu u pacjentów. To jest temat podstawowy bardzo często, że oni bardzo często mówią o tym. Też jest ciekawe, może to jest taki wytrych, który pozwala im unikać w ogóle różnych sytuacji. Że no unikam, kiedy się zawsze pytałem o sport, no to zawsze był temat, że na basen nie chodzę. Ale w sumie nie zadałem pytania, czy wcześniej, zanim choroba się pojawiła, ten basen pani chodził. No i zaangażowane działanie, to jest bardzo silnie związane jedno z drugim.